Alan, jesteśmy po Heiligu, po walce Denisa Załęckiego wraz z Pawłem Tyburskim. Jestem ciekawa, czy ty oglądałeś, pewnie oglądałeś ten pojedynek. Jak ty się zapatrujesz na całą sytuację związaną z Denisem? Wstyd. Ja powiedziałem, ja już wyraziłem swoje zdanie na ten temat. Dla moim zdaniem drugi raz, jak to się mówi, ludzi po prostu szukał. Po prostu ludzi oszukał. Wychodząc drugi raz z kontuzją, wiedział, co się z tym liczy, czy to jest kurde boks, czy inna formuła by to była. Więc wychodząc kurde z kontuzją, przy każdym skręcie jakiś, wyprowadź ciosy nawet ręką, przy każdym skręcie jest angażowane te kolano. Tak więc to było do przewidzenia, że to się tak skończy. A gościu, który mówi, że ma honor, zasady i tak dalej, robi coś takiego, gdzie kurwa ustawia się na boksa, kopie nogami, no to... Wspomniałeś na swoim story też, że nie powinien otrzymać wynagrodzenia za tą walkę. Podtrzymujesz to, rozumiem? Drugi raz to samo zrobił, że wychodzi z kontuzją. Ludzie jeszcze błąd federacji, że pozwoliła do czegoś takiego dopuścić, bo nie wiem jak jest w Heiligu, bo przeważnie też czyta kontrakt mój menadżer. Na przykład jak ja czytałem ostatnio, mieliśmy odprawę w Fejmie, to było coś takiego powiedziane, że jeżeli zataisz jakąkolwiek kontuzję, to dostajesz albo potężną karę, albo nie dostajesz w ogóle wynagrodzenia, tak? Dlatego też, jak przyjeżdżamy trochę wcześniej do hotelu, mamy jeszcze, jak to się mówi, ostatni gwizdek, mamy lekarzy, żeby oni też ewentualnie sprawdzili nasze zdrowie. Ludzie porównują walkę właśnie Denisa do walki Marcina Najmana wraz z Kasiem. Widzisz podobieństwo? Czy widziałeś w ogóle te zdjęcia, co ja ci się wstawiałem sobie? Że się pokażę. Popłakałem sobie. Widziałam to. To możesz pokazać do kamery. To jest najlepsze. Czy według ciebie Denis powinien w takim razie jeszcze walczyć na gali Heilig, czy jakbyś to widział? Normalny lekarz, nie tam kolega czy coś, dopóki normalny lekarz nie wyrazi zgody, że jest w pełni zdrowy i nie przedstawi jakichś normalnych dokumentów, że jest w pełni zdrowy, nie powinien w ogóle walczyć.